Ruszył, ruszył. Przed nami te białe, drugie zabudowania przed dziobem, to przejście w Korczowej. No to w sumie musicie uważać, żeby nie przekraczać granicy. No i uważamy. Też mamy takiego jednego kolegę, który zwiedzał za granicę. No i jaka wtedy reakcja jest tam? No nie, no nie połapali się. Aha. Burza go odcięła od lotniska. Chwilę po tym, jak mu mówiłem, żeby uważał, żeby się trzymał po wschodniej, znaczy po zachodniej stronie, nie? Żeby słońce widział cały czas. Za jakiś czas zgłasza, że nie wie, gdzie jest. Pytam się go, czy widzi słońce. Nie. No to mi skarpetki opadły. No mu kazałem lecieć na północ, bo tam granica odchodzi trochę, nie? I żeby skręcał na zachód. Nie da rady burza, ściana deszczu, pioruny. Jak wysoko? No 2000 metrów nosi jak cholera. No to dobra, no to leć dalej cały czas na północ. Za jakiś czas zameldował, że widzi prześwit w tej burzy, to leci na zachód. No i po pewnym czasie mówi 500 metrów wysokości, nic nie widzi, w deszczu leci. Jest spokojnie, ziemię zobaczysz. Czekamy, czekamy, czekamy. Zadzwonił. Zalesie koło Oleszyc. O, to kawałek. Wylądował. No. Ale mówił, że duszę miał na ramieniu, jak szedł do drogi zobaczyć, jakie rejestracje aut. A jakby tak ukraińskich aut parę jechało, to by zawały jeszcze dostał. No, na pewno. A ciekawe, jakie wtedy jest postępowanie? Bo to jako nielegalne przekroczenie granicy, tak, chyba. No. O, ludzie. Trochę by go to kosztowało nerwów. No, na pewno. Ale fajne uczucie jednak. Troszkę atrakcji? No, możemy próbować. Dobra. Tylko uwaga na rączkę i proszę się nie łapać tych czerwonych taśmy. No. Dobra. No to pojedziemy. Ale fajnie. Ach, pięknie. Atrakcje są kapitalne. Nie?
pasażera to fajnie, bo można sobie oglądać wszystko. Ja w samochodzie sobie oglądam. No tak, ale w samochodzie jak jadę i zawsze za kierownicą, to muszę patrzeć na drogę. I zawsze zazdroszczę tym, co siedzą z boku. A ja sobie patrzę na wszystkie strony. No, wie pan, pan już ma doświadczenie, to już też swoje robi. Nie w aucie. Nie, w szybowcu. No, rozumiem właśnie. Bardziej to trzeba być skupiony. Wczoraj życie uratowałem. O, proszę. Gość omijał kałużę i wyjechał mi na czołówkę. Straciłem lusterko, oponę i zderzak na jakimś kołku. Lusterko przez niego. Aha, czyli jednak zahaczyliście już. Zahaczył mnie lekko, a ja już zjechałem całkiem na pobocze. I na poboczu był pień po drzewie ścięty. No i na tym pniu oponę straciłem i zderzak. No i tak dobrze, kawałek zderzaka. Dobrze, że tylko tyle. Jakby mnie nie przestawiło na tym kołku, bym go rozminął. Tylko mnie trochę przestawiło i zaczepił lusterko. Samolustwo. No teraz właśnie po zimie te drogi są makabryczne i ludzie właściwie czasami nie patrzą na to, że coś sprzeciwka jedzie, tylko patrzą na te dziury. No właśnie. Chyba z Ukrainy. Nie zatrzymał się. No to też trochę nie fair. Ważki Radio Twin do lądowania z wiatrem. Bardzo, bardzo dziękuję. Było fantastycznie. Ja myślę.